Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, proponuję teraz, aby Państwo, jeżeli macie oczywiście pytania, przystąpili do zadawania pytań. Uzgodniliśmy, że na każde pytanie odpowiada co najmniej dwóch członków biorących udział w debacie. Ponieważ mieliśmy wcześniej jednego pana, który był bardzo aktywny i chciał już wcześniej zadać pytanie, więc pozwólcie Państwo, że zaczniemy od pana, który był jako pierwszy. Bartku, podaj panu mikrofon, żebyśmy mieli odpowiednio dobrą jakość nagrania. Halo, raz, raz. Dzień dobry, dziękuję za możliwość zadania pytania. Nazywam się Szymon Flaka, jestem studentem naturoterapii i chciałem zadać pytanie w pierwszej kolejności do pani docent. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, które dzisiaj było tutaj poruszane, czy pani docent mogłaby doprecyzować kwestię białka jako tego czynnika odżywczego, którego brakuje nam ponoć najbardziej? Chciałbym prosić, żeby doprecyzować, czy chodzi o białko pochodzenia roślinnego, czy zwierzęcego? To jest pierwsza część pytania. Druga część pytania jest taka, że zdaję sobie, wiemy z fizjologii, że jeśli chodzi o kwestię spożycia białka, to ono jest bardziej potrzebne w okresie wzrostu. Natomiast jeżeli jesteśmy dorosłymi, wówczas ono jest potrzebne do procesów regeneracyjnych. Natomiast nasza tradycyjna polska kuchnia... Bardzo proszę, konkretne pytanie. Naprawdę dobrze. Konkretne pytanie. Dobrze, w takim razie proszę powiedzieć, jak pani widzi ilość, zwiększoną ilość białka pochodzenia zwierzęcego w diecie osoby, która ma chorobę nowotworową. Ponieważ ja miałem okazję przez 5 lat nie jeść mięsa i jestem wolny od nowotworu. Dziękuję. Ja jem całe życie mięso i na razie, z tego co wiem, jestem też wolna od nowotworu. Ale niemniej jednak to nie chodzi o to, żeby się przebiałczyć. Białko jest budulcem. Wszystko, nawet hormony, nawet enzymy, które mamy w organizmie, to jest białko. Oczywiście, że w okresie wzrostu to zapotrzebowanie jest największe, bo też jest najintensywniejszy obrót puli aminokwasowej w organizmie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzamy ograniczenia białkowe, bo na przykład uznaliśmy, że w tym momencie jesteśmy już jakby ukształtowaną jednostką i nasze potrzeby są stabilne, to zaczynamy z naszej masy, naszej puli białkowej coraz częściej zabierać to, czego nam brakuje do tego obrotu. W związku z czym ta pula musi być cały czas uzupełniana. I to nie jest powiedziane, że to musi być tylko białko zwierzęce czy tylko białko roślinne. Ja też nie użyłam takiego określenia, tylko powiedziałam białka w sensie ogólnym. Wiadomym jest, że powinien być zastosowany odpowiedni stosunek pomiędzy białkami roślinnymi i zwierzęcymi, tak aby dostarczyć wszystkich aminokwasów, które są niezbędne i żeby ta pula aminokwasowa była cały czas odnawialna. Do tej puli trafiają wszystkie te rzeczy, które są jakby zużyte w cudzysłowiu, natomiast stanowią punkt wyjścia do regeneracji i odtworzenia części aminokwasów. Część staje się bezużyteczna i zostaje usuwana z organizmu w różnej postaci. Natomiast powinien być zastosowany jakby pewna proporcja pomiędzy białkami roślinnymi i zwierzęcymi. Zazwyczaj się to określa jako 1/3 białek roślinnych, 1/3 białek pochodzących z białek lekko strawnych, czyli białko drobiu, ryb, a reszta to białko typowo z mięsa. To jest, jeżeli o to chodzi. Natomiast ja też nie nawołuję jakby do tego, żeby przebiałczać, bo to nie ma sensu. Każdy z nas ma także inne potrzeby. Aktywność fizyczna zwiększa zapotrzebowanie na białko. Osoba, która ma bardzo taki stacjonarny tryb życia, także tego białka będzie potrzebowała inaczej. Jest inny obrót z samym białkiem w organizmie. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest ono potrzebne także do funkcjonowania wszystkiego, łącznie z enzymami, to musi być to pula odnawialna, o którą trzeba dbać. Natomiast często nasze diety są ukierunkowane na węglowodany i to powoduje, że poniekąd zaczynamy mieć coraz szersze niedobory białek. I to praktycznie jest to, na co chciałam zwrócić uwagę, żeby bilansować pomiędzy białkami a innymi składnikami pokarmowymi. Dziękuję. Czy któryś z prelegentów? Tak, proszę. My mówimy o białkach, ale tak naprawdę to nam chodzi o aminokwasy. Tak jest. Jeśli chodzi o czystość białka, to jest norma międzynarodowa.
Jest to białka, panie profesorze, które jest w żółtku. To jest międzynarodowy wzorzec dostępności białka. Natomiast tutaj kierując się w pana stronę pana pytania, pierwsza sprawa to jest taka. Białka zwierzęce czy białka roślinne, ja gratuluję tego, że pan się pozbył nowotworu. Nie wiem, czy akurat było to spowodowane tym, że przestał pan jeść mięso. Nie wiem, po prostu tego nie wiem. Ale super się stało, bardzo dobrze, jak widać, ku zaprzeczeniu wielu, nie chcę powiedzieć, no ale lekarzy, da się wyjść z choroby nowotworowej bez stosowania chemioterapii, bo to się da, my o tym wiemy. Białko ma swoją rolę tylko wtedy, kiedy rzeczywiście ulegnie podziałowi na odpowiednie aminokwasy. Jak nie będzie podzielone na aminokwasy, a zostanie nie do końca strawione, wtedy ono wywoła reakcję alergiczną, szczególnie kiedy sobie rozszczelnimy jelito, a chyba wszyscy, jak tu siedzimy, tak podejrzewam, mamy jelita nie do końca szczelne. Wtedy ono wywoła super reakcję alergiczną i to jeszcze jaką. Jeśli chodzi o białko roślinne, no ono wymaga troszeczkę więcej pracy, jakby to powiedzieć. Ono jest mniej przyswajalne, niemniej jednak swoje wartości oczywiście ma i to jest niezwykle ważne, żeby zwrócić na to uwagę, że mamy białko roślinne pochodzące z roślin, które nie mają toksyn. Być może to była ta sprawa, ja nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o wiek, to rzeczywiście jest tak, że oczywiście rosnący organizm potrzebuje dużo więcej białka, to nie ulega wątpliwości żadnej. Potem to białko już nie jest białkiem budulcowym, czyli tworzącym nowy kościec i tak dalej. Ono jest potrzebne do ciągłej wymiany. No i rzeczywiście potem z wiekiem ilość białka należałoby ograniczyć. Nie jest to stwierdzenie takie, że każdy musi zrobić, bo jeśli ktoś uprawia sporty, no niestety musi tego białka brać więcej. Ale ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście nadmierne spożycie białka może się źle skończyć. Nie tylko dlatego, że nie damy rady jego przetworzyć w żołądku, no to znowu wracamy do przewodu pokarmowego, tak. Natomiast trzeba pamiętać o tym też, że nasz organizm w odróżnieniu od na przykład węglowodanów czy też tłuszczów nie ma możliwości magazynowania białka na przyszłość. A więc jeśli my przesadzimy z tym białkiem, gdzie my nie mamy odpowiedniej możliwości zutylizowania, czy raczej zużycia tego białka, niestety organizm musi się tego pozbyć. No i to już jest dodatkowe przeciążenie, szczególnie wątroby i nerek. Nie tylko, bo zaczynają po prostu boleć kolana bardzo często. Ale to tylko wynika właśnie z tego, że nie magazynujemy białka na przyszłość. Dziękuję bardzo. Czy są następne pytania? Bardzo proszę. Chwileczkę, zaraz otrzyma pan mikrofon. Dzień dobry, Dariusz Zając. Chciałem zapytać w kwestii glutenu. Okazuje się, że są bardzo podzielone zdania. Alessio Fasano twierdzi, że białka nie trawimy. Białko glutenu nie trawimy. Gluten z kolei uważany jest przez niektórych za najlepsze białko. Dwa tygodnie temu byłem na takim szkoleniu, gdzie prowadzący twierdził, że to jest bardzo dobre źródło. Prosiłbym o komentarz. Dziękuję. To krótko, bo jeszcze pan Jerzy chciał dołożyć swoje zdanie. Natomiast gluten faktycznie jest białkiem, którego my nie trawimy w przewodzie pokarmowym. Generalnie albo są dwie sytuacje, że organizm toleruje ten gluten i wtedy nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji, albo jeżeli jest jakikolwiek problem inny, to wtedy zaczyna się uruchamiać cała kaskada. Tak naprawdę okazuje się, że istnieje część enzymów, które potrafią nadtrawić gluten. I sam gluten jako gluten nie jest problemem, natomiast podjednostka gliadyna dużo częściej jest większym problemem niż gluten w całości. Ponieważ sama gliadyna jako podjednostka glutenu powoduje częściej reakcje alergiczne już w tym przypadku, które powodują właśnie chorobę trzewną czy różnego rodzaju formy
zaburzeń wchłaniania, których nawet samej choroby trzewnej, tak jak kiedyś rozróżnialiśmy tylko jedną, to w tej chwili mamy cztery różne postacie, włącznie z taką, gdzie praktycznie mamy wykładniki w postaci wysokich przeciwciał, a klinicznie nie mamy żadnych objawów, poza tym, że wzrasta ryzyko chłoniaków jelita cienkiego i to staje się punktem zainteresowań, skąd nagle tyle chorób się zaczęło robić. Bo jest po prostu choroba latentna, jeżeli chodzi o gluten. Także tutaj gluten jest bardzo, ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny temat i tak naprawdę to moglibyśmy na ten temat mówić bardzo długo, ale niemniej jednak właśnie gliadyna chyba stanowi większy problem niż gluten w całości. Ja tylko chciałem dodać, że właśnie ta gliadyna, bo to jest ten czynnik uszkadzający jelito, nie sam gluten jako gluten. My mówimy gluten, ale to jest taki skrót myślowy bardzo duży. To właśnie chodzi o gliadynę, bo ona powoduje między innymi z tego, co ja już wiem, powstanie znacznej ilości właśnie zonuliny krążącej po naszym organizmie i doprowadzające do rozszczelnienia w ogóle barier. Natomiast gluten... Wydaje mi się, ja słyszałem to, co pan powiedział, w sensie słyszałem o tym, że gluten jest nam potrzebny i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tu sprawa dotyczy tego, skąd ten gluten jest, bo gdybyśmy my byli niszczeni tak przez gluten, jak mówimy, to byśmy już jako ludzkość zniknęli dawno temu, ale jednak nie jesteśmy tak zniszczeni. Sądzę, ale nie mam na to dowodów, sądzę, że przyczyna tkwi w tym, że gluten na przykład szczególnie z pszenicy, który mieliśmy z pszenicy starej w sensie 40 lat temu, niemodyfikowanej genetycznie, to my w tej chwili wiemy, jest to totalnie, kompletnie inna substancja. Czyli innymi słowy, pszenica, którą mieliśmy 40 lat temu, to nie jest ta pszenica, którą mamy dzisiaj. Dziękuję. Czy pan rektor Trzyszko odniesie się do tej pszenicy? Ja myślę, że tutaj takim dobrym adresem. Maćku, chodź w końcu, bo wspólnie prowadzimy tę debatę. Chodź tutaj. Tak. Ja się nie czuję jakimś tutaj specjalistą w tym zakresie, bo mamy specjalistów naprawdę, którzy szukają odpowiedzi na to pytanie. Ale ja sobie zrobiłem taki eksperyment na żonie, żona sobie pozwoliła. Dobrze wybrałem, dobrego mówcy. Janusz, wytnij to potem. Znaczy u niej w rodzinie generalnie były problemy tutaj około właśnie takie jelitowe, nie do końca było wiadomo, co jest tego przyczyną. I mówię, eksperyment czasami jest najlepszą formą takiego, no żeby pacjent nie trzeba, bo po pierwsze nie szkodzić, tak? To jest jakby taka podstawowa rzecz. I tutaj też generalnie wyszliśmy z założenia, że warto byłoby tą hipotezę zweryfikować, zwłaszcza, że w rodzinie tam człowiek wcześniej, blisko natury, jakby wyeliminował produkty oparte na współczesnej pszenicy, zamiennikował to orkiszem. No, wiemy, że orkisz ma też gluten, prawda? Myśmy tutaj w katedrze też zbóż z kolegą adiunktem jednym pozyskali również pszenicę taką starą z 1945 roku, po niemiecką, z kotliny kłodzkiej. Wstępny rozdział elektroforetyczny białek, które tam były zawarte, wskazuje, na razie wstępnie, bo to będziemy jeszcze to wszystko sprawdzać, że ta pszenica stara poniemiecka jest bardziej podobna do orkiszu stuprocentowego, takiego, który mamy w tej chwili, aniżeli do współczesnej pszenicy. Więc to jest jeszcze jakiś taki pewny, konkretny, materialny dowód na to, że coś na rzeczy jest. Myśmy oczywiście gdzieś pół roku temu wystąpili do Unii Europejskiej z wnioskiem o przebadanie, że tak powiem, tego problemu. Tutaj łącznie też z Uniwersytetem Medycznym. 17 partnerów mieliśmy międzynarodowych. Komisja Europejska bardzo wysoko oceniła ten nasz projekt, ale zabrakło troszeczkę tak punkcików. Nie udało się tym razem. Może się uda nam przy jakimś następnym elemencie do sprawy podejść bardziej merytorycznie, celem zbadania i zweryfikowania tej hipotezy. Czyli ja mogę powiedzieć tak, że
żona jakby wzięła chleb orkiszowy i też my tutaj zaopatrujemy się w chleb orkiszowy 100%. Nawet jest jeden dostarczyciel na sali, ale nie pokażę go w tej chwili, żeby nie robić kryptoreklamy. I tenże chleb był, że tak powiem, spożywany, jest spożywany w naszej rodzinie do dzisiaj. Żonie jakby ustąpiły te pewne takie dolegliwości, które miała wcześniej. To też kwestie związane, nie wiem, tu trzeba było z lekarzami domówić tam i skórne, i pewne takie zestawami, prawda? I to było oparte na doświadczeniu urodziny od strony żony. Więc podejrzewam, że może być to pewna predyspozycja genetyczna, to jest pierwsza, że nie wszystkim gluten szkodzi nawet tej współczesnej pszenicy. Druga kwestia to jest też, że to są reakcje, bym powiedział, może czasami autoimmunologiczne, czasami alergiczne, czasami jakieś jeszcze wypadkowe. Tutaj lekarze myślę, że lepiej na ten temat jakby mogliby nam o tym powiedzieć, ale rolą nas jako technologów żywności to jest też taki eksperyment przy współpracy również, bo to taki domowy eksperyment, prawda? Natomiast jeszcze dodatkowo tylko powiem, że żona do jakichś otyłych nie należy, a straciła 6-7 kilo masy. I to dla koleżanek było najbardziej przemawiające, że to coś jest bardzo ciekawego. I ten orkisz nagle tak w towarzyskim jakby gronie zrobił się czymś ciekawszym poprzez niezamierzony efekt utraty masy, co dla wielu ludzi jakby otyłość czy te problemy też są bardzo jakby istotne. Także proszę Państwa, temat rzeka to jest wierzchołek góry lodowej. Ja myślę, że wspólnymi siłami tutaj my z medykami, czy w ogóle z osobami, które mają kliniczne doświadczenie, moglibyśmy troszeczkę tym ludziom pomóc, bo co innego to jest spożywanie tego pieczywa bezglutenowego, które takie czasami jest no, niesmaczne, niedobre, prawda? A co innego jednak spożywanie pieczywa takiego stuprocentowo orkiszowego, fakt droższego, ale jednak czy coś jest droższe na nasze zdrowie? Kwestia do dyskusji dalszej na pewno, myślę, będziemy ją mogli realizować. Także to tylko w telegraficznym skrócie. Dziękuję bardzo. Po tych próbach na żonie ja tylko dodam, że w naturopatii, kiedy zaczynamy podchodzić do leczenia osoby przewlekłej chorej, między innymi, eliminujemy gluten i cuda zaczynają się dziać. Z punktu widzenia medycyny, jeśli mogę, to tylko chciałabym zaznaczyć jedną rzecz, że oczywiście ten kierunek jest dobry. Natomiast takie postępowanie, żeby bez diagnostyki wyłączyć gluten, jest niestety niedobre. Bo ja wiem, że są sytuacje, które bardzo pomagają, tak jak tutaj żonie kolegi. Niemniej jednak też do końca nie mamy pewności, z jakiego powodu. Pomogło, ale co było przyczyną tego, że był taki obraz kliniczny? I w tym momencie zamazujemy ten obraz i tak naprawdę przeciwciał nie możemy zrobić. Kosmyki zanikają pod wpływem eliminacji glutenu. Pacjent jest zdrowy, więc przeprowadzenie jakiejkolwiek diagnostyki mija się kompletnie z celem, bo mamy fałszywie ujemne wyniki, czyli tak naprawdę zdrowego człowieka. W związku z czym tak naprawdę trzeba byłoby zrobić próbę prowokacyjną, włączyć gluten i po 4 tygodniach zdiagnozować. To może teściową faktycznie tutaj pan profesor podpowiada. Także, ale dlatego dla mnie ogromnym problemem jako gastrologa jest to, że jest moda do wyłączania glutenu. To jest, można powiedzieć, że to jest moda, bo to ma też swoje racjonalne przesłanki, bo faktycznie wielu osobom pomaga. Natomiast taki pacjent, który przychodzi do mnie i mówi, wyłączyłem gluten, czuję się świetnie, jeżeli chodzi o jelita, o żołądek i tak dalej, zniknęły mi wysypki, stawy mnie nie bolą, jestem zdrowy. To tak naprawdę jestem w kompletnym impasie diagnostycznym, bo ja nie potrafię powiedzieć dlaczego. Muszę sprowokować, pacjenci nie chcą wchodzić z powrotem na dietę glutenową, ponieważ czują się dobrze, natomiast tak naprawdę nie wiemy. A przyczyna jest dalej, tylko ona jest zamaskowana. Gluten. No wiadomo, że gluten, ale tak naprawdę sam gluten jest też jakąś reakcją organizmu. Znaczy organizm wytwarza pewną reakcję. On się broni przed tym glutenem w jakimś stopniu. Oczywiście tego też jest dużo i to też jest różny gluten, więc... Proszę mnie szeptać, mówić do mikrofonu. Mówię do mikrofonu, tutaj pan Jerzy mówi, że zależy, który gluten. Jest bardzo duża różnorodność pewnych składników, ale też musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli chcemy konsekwentnie postępować, to zawsze musimy dojść do tego dna, ustalić przyczynę, bo tak naprawdę jest, że najczęściej leczymy objawowo i to jest naszym problemem później. Natomiast dojście do przyczyny daje nam dużo większą skuteczność, potem nawet wyłączenie tego glutenu, uzasadnieniem, że do końca życia musi być taka dieta prowadzona, co też ma swoje jakieś tam konsekwencje, to jest również ważne nie tylko dla nas, żeby postawić diagnozę, ale też dla pacjenta. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie.
Każdy ma szansę, ale prosiłbym kogoś innego już jeszcze, jeżeli może. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Tomasz Arężlak, technik, pszczelarz, magister farmacji, żołnierz. Mam tutaj pytanie do Pana Jerzego Zięby. Mianowicie w swojej książce pisze Pan, że o stosowaniu jodu w nadczynności tarczycy. Tutaj cytuję, używając tylko jodu u pacjentów, to jest z tego badania The Medical Treatment of Hypothyroidism z Endocrinology z 1940 roku, u pacjentów z nadczynnością tarczycy, a pamiętajmy, że mówi się nam, broń Boże, nie wolno podawać jodu w nadczynności. Wyleczenie nastąpiło w 88% przypadków, a inni lekarze opisywali, że podanie zwykłego płynu Lugola osiągnęli wyleczenie w 92% przypadków, stosując dawkę 6 do 90 mg. Ja chciałbym zapytać tutaj o stosowanie właśnie płynu Lugola w nadczynności tarczycy. Tam oczywiście Pan zwracał uwagę na koniec, że ważna jest gospodarka selenem, miedzią i innymi mikroelementami. Natomiast chciałbym poznać zdanie Pana doktora Różańskiego na temat właśnie stosowania płynu Lugola w nadczynności tarczycy. I alternatywne źródła. Proszę Państwa, na zajęciach ze studentami to się czasami zdarza, że to ja może student nie słucha to, co się mówi, więc ja bym bardzo prosił o skonkretyzowanie krótkiego pytania. Pan doktor Różański wrócił, już jest z nami, także... Tak, to ja w wielkim skrócie, panie doktorze, stosowanie płynu Lugola zawierającego jod w kajotku w nadczynności tarczycy. Pana zdanie na ten temat. Nadczynności? Tak. Znaczy tutaj no, pewnie Państwa zawiodę, ja jestem jednak wychowany na i wyuczony na starych zasadach medycznych, często z XIX wieku, no i jod się stosowało przy niedoczynności tarczycy. Wszyscy chyba o tym wiemy, także tutaj widzę sprzeczność. A w przypadku glutenu, no to myślę, że Państwu też znowu pewnie zawiodę, że nie uważam, że to jest problem. Problem jest tylko u osób z celiakią. Natomiast jest moda właśnie na usuwanie glutenu. Niewątpliwie jednak dlatego jest mniejsza tolerancja glutenu w żywności, bowiem no, dąży się cały czas w genetyce, w produkcji roślinnej, do tego, żeby tego glutenu było jak najwięcej. W ziarnie i potem w mące, bo to ma znaczenie technologiczne, czysto technologiczne. Tu nie chodzi o Państwa zdrowie, tylko żeby ładnie się chlebki wypiekały, żeby odpowiednio nie czerstwiały. No i trzeba też pamiętać, że gluten reaguje z wieloma dodatkami do pieczywa. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jednym z popularnych dodatków do chleba to jest Twin, Twin 20, czyli polisorbat, który miesza się z gumą arabską albo z tragakantą i on tworzy niesamowite konglomeraty z podwyższonym poziomem glutenu, po to tylko, żeby przedłużyć trwałość chlebka. I myślę, że to jest bardziej skomplikowana rzecz i sytuacja, niż tylko zwalanie wszystko na gluten. A gluten towarzyszy człowiekowi, odkąd się nauczył placuszki piec na rozżarzonym kamieniu, tylko tyle, że tego glutenu po prostu było mniej kiedyś w trawach powszechnie spożywanych, no i później uprawianych odmian chemotypów właściwie pszenicy czy żyta. Wystarczy nawet, wielokrotnie słyszę, jak przyjadą goście do mnie do Krosna, gdzie jeden z piekarzy trzyma się konserwatywnie zasad pieczenia, wybiera mąki lokalne i ludzie jedzą normalny chleb, którzy w swoim mieście nie tolerują tego chleba, w Krośnie się obżerają, brzydko mówiąc, i żadnych dolegliwości w związku z tym nie mają. Także dziękuję. Bardzo mi się podoba, że nasi prelegenci prawie już dochodzą do antropologii. Tym bardziej, że podczas tej naszej konferencji mamy antropologów, przyrodników, lekarzy, historyków, dietetyków. Znachorów, dobrze. Odpowiadając na... Pan profesor musi... Do zobaczenia, do widzenia. Odpowiadając na bardzo, pana pytanie... Przepraszam na chwilę. Bardzo dziękujemy panu rektorowi. Do widzenia.
Ja bardzo przepraszam, no niestety tak się składa, że na 19 mam być w rynku, a jeszcze wcześniej muszę pojechać do domu i się przebrać trochę, także mam drugie spotkanie już wcześniej zapowiadane. Ja życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję za wspaniały czas spędzenia wspólnie tutaj z tej strony, a Państwu życzę zdrowia, zdrowia i zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Odpowiadając na Pana pytanie. Rzeczywiście są dane, które ja umieściłem, tak, podparłem się, bo nie chciałem, żeby to było wyssane z palca, szczególnie mojego. Rzeczywiście wykazano i pokazano już bardzo, bardzo dawno temu, że nadczynność tarczycy leczyło się jodem, dlatego że wielu lekarzy, którzy zajmują się leczeniem tarczycy i wyleczaniem tarczycy, to jest najważniejsze słowo, wyleczyć, a nie leczyć bez końca. Oni stosują jod, nawet przy nadczynności tarczycy. Oczywiście, tak, to opisałem to, tak? Natomiast jest nieporozumieniem wielkim to, że jod wywołuje nadczynność tarczycy, jeśli nie dodamy dużo więcej do tego. Jod wywoła nadczynność tarczycy, to jest prawda. Szczególnie wtedy, kiedy będzie sytuacja taka, jak do mnie napisała pani, kupiłem 2 buteleczki jodu, ile mam tego pić? No to grozi katastrofą zdrowotną naprawdę. Natomiast praktyka, przede wszystkim praktyka wskazuje na to, i to nie tylko z moich ust możecie to usłyszeć, niestety nie w Polsce. W Stanach Zjednoczonych są lekarze, którzy zajmują się leczeniem tarczycy z nadczynnością włącznie, stosując jod. A więc my teorię mamy jedną, a praktyka troszeczkę mówi coś innego. Przy czym zwracam uwagę na to, że cytowane również przeze mnie tam prace, które wykonali Wolf i Czajkow, one są ciągle cytowane również na uczelniach medycznych. Jest to tak zwany efekt Wolfa-Czajkowa, przestrzegający lekarzy przed stosowaniem jodu. Okazało się, że to oszustwo. Tego żaden z ośrodków nie powtórzył, nie udało się nikomu, a przecież w medycynie jest tak, że jeżeli któryś ośrodek pokaże coś i opublikuje, to żeby to było wiarygodne, to jeszcze dobrze by było, gdyby jeszcze 1, 2 lub 3 inne ośrodki powtórzyły tego samego rodzaju badanie i doszły do tych samych wniosków. W przypadku efektu Wolfa-Czajkowa nikomu na świecie nie udało się tego efektu powtórzyć. Nikomu. Mało tego, to ja zresztą tam opisałem dalej, że pokazano, że nawet nie zbadali tych szczurów, na których robili doświadczenia. Natomiast fakt pozostaje faktem i tutaj od tego nie uciekniemy, że nadczynność tarczycy, no to najczęściej wynika z autoimmunologicznego schorzenia, które być może swój początek ma w jelitach, to też widziałem, wynika właśnie z niedoboru jodu i nadczynność tarczycy w wyniku na przykład choroby Gravesa-Bassetowa jest wyleczalna stosując jod. Tylko oczywiście, jak zawsze, trzeba wiedzieć jak. Ja tak wywołam do tablicy, czy pani docent chce się do tego jakoś ustosunkować? Znaczy ja mam trochę obawy przed podaniem jodu. Ja chciałbym w końcu dyskusję taką, wiesz, rozumiesz, bo część miała osób ochotę na to, że tu będzie krwawa jatka, tak? Na razie tej krwawej jatki nie ma, no to dajcie coś z siebie. Poróżnijcie się gdziekolwiek. Znaczy ja tak jak doktor Różański, może nie na XIX wieku wychowana, a może troszeczkę już później, ale jednak jodu w tarczycy, do przy nadczynności tarczycy przy chorobie Bassetowa to bym się bała podać. Przy chorobie Hashimoto tak. I uważam, że tutaj faktycznie niedobór jodu może być też przyczyną takich fluktuacji, jeżeli mamy Hashimoto i praktycznie przechodzenie samoistne tej postaci nadczynności w niedoczynność, która jest tak naprawdę trudna do określenia, kiedy to nastąpi. Więc tutaj może być czynnikiem, który jest czynnikiem
predysponującym do takiego podtrzymywania stanu zapalnego jod. Natomiast w gresie basetowie, gdzie tak naprawdę w tej chwili, z tego co ja obserwuję, patrząc na pacjentów z chorobami tarczycy, notabene, które przychodzą do mnie nie jako do gastrologa, tylko jako do dietetyka, a więc do jakby innego profilu lekarza, gdzie mają nie tylko czystą jakby postać choroby basedowa, ale także mają poza przeciwciałami ukierunkowanymi, tymi charakterystycznymi antytrap, także antyTPO i antyTG wysokie. Czyli jest to taka niezdefiniowana, można powiedzieć, trochę choroba tarczycy, gdzie antytrap świadczą o tym, że jest to choroba basedowa, więc mamy jakby innego typu stan zapalny, jakby koncentrację w guzkach zapalnych tego stanu zapalnego. Natomiast z drugiej strony one są nadczynne. Czyli tutaj jest pytanie, dlaczego one są nadczynne? Dlatego, że muszą pokryć nadmierne zapotrzebowanie, bo jest na przykład, nie wiem, stan zapalny uogólniony, który powoduje taką sytuację, ale czy w tym momencie dodanie jodu, który spowoduje pogłębioną konwersję T4 do T3, nie spowoduje przełomu tarczycowego? I czy na pewno idziemy w kierunku wygaszania, a nie podtrzymywania stanu zapalnego? To jest trudne pytanie i ja osobiście miałabym duży dystans do tego, żeby pacjentowi z chorobą basedową podać. Może to też wynika z tego, że mój ojciec miał chorobę basedową i przez lata był leczony jodem, co spowodowało, że był doprowadzony niemalże do przełomu tarczycowego. Nie wiem, może samo podawanie jodu nie było tutaj korzystne, może trzeba byłoby to powiązać z innymi czynnikami, z innymi suplementami, czy czymkolwiek innym, chociażby z selenem, cynkiem. Dostawał tylko jod i praktycznie wszedł w przełom tarczycowy. Co, i to nie było tak dawno, bo to był 90. któryś rok, więc jod, pamiętam, że to była taka buteleczka, w której otwierał i sobie wąchał ten jod. I to miało być właśnie uzupełnienie jodu. Niemniej jednak ten proces, tak, no to powiem, ja byłam wtedy w liceum, więc trudno mi się odnieść do tego, co to było. Natomiast tak to faktycznie wyglądało. No i więc mówię, tutaj mam duży dyskomfort, jeżeli chodzi o podawanie jodu w basedowie, ale jestem otwarta na to, żeby zmienić mój sposób myślenia. Proszę bardzo, proszę o argumenty. Ja nie wiem, co ojciec wąchał, ale no, jod sublimuje, prawda? Natomiast ja posiłkuję się praktyką, dlatego że my możemy sobie teoretyzować do woli. Wiele lat temu, kiedy głęboko byłem zafascynowany biochemią, kiedy miałem jakiś tego typu problem, to rzucałem się do tej biochemii i tam studiowałem to wszystko i patrzyłem. No i się potem okazało, że biochemia sobie, szlaki metaboliczne sobie, a człowiek nagle sobie. I dlatego w tej chwili zwracam dużo większą uwagę na praktykę. No i się okazuje, że to, co ja napisałem w książce, to jest tylko właściwie czubek góry lodowej, który nie miał za zadanie tego, żeby powiedzieć, jak leczyć chorobę Hashimoto. Ja tam się zastrzegam, że nie róbcie tego w domu i tak dalej. Natomiast odwołuję się tutaj do praktyków. Do praktyków, których ja mam takie szczęście, znam, którzy leczą choroby tarczycy, te nieuleczalne choroby tarczycy właśnie w ten sposób. Także ja rozumiem obawy, dlatego że ja je rozumiem naprawdę, bo też sprawdziłem tą stronę medyczną jak gdyby zagadnienia, gdzie rzeczywiście w wielu podręcznikach medycyny przestrzega się wręcz lekarzy i jest wyraźnie napisane. Popatrzcie sobie do podręcznika profesora Szczeklika, do podręcznika chorób wewnętrznych. Tak, jest wyraźnie napisane, gdzie przestrzega się lekarza przed stosowaniem jodów w przypadku choroby Graves-Basedowa. Teraz młody student medycyny jest w ten sposób kształcony i on już jest wystraszony, zaprogramowany. On już tego nigdy nie użyje i powie, ja się uczyłem w taki sposób, że tego nie wolno. A praktycy mówią, ale my to stosujemy i my leczymy i wyleczamy trwale. Dla mnie to jest najważniejsze. Ale ja rozumiem, że to jest ta praktyka amerykańska, tak? No niestety są lekarze amerykańscy, dr Flechas, dr Eng, dr Brownstein, dr Abraham, których ja, że tak powiem, wiedzę zasysam i ich podejścia używam. Tak, to są właśnie, chociaż nie oni jedyni, bo w tej chwili już mają wielu swoich adeptów, którzy potrafią tarczycę w ten sposób leczyć. Zresztą ja
organizuję w tej chwili grupę lekarzy. Na portalu zrobiłem dla nich specjalny forum. Jest to na razie forum zamknięte dla lekarzy i dla farmaceutów i studentów medycyny i farmacji, gdzie grupuję taką właśnie, tworzę grupę takich lekarzy, o właśnie otwartych, szeroko patrzących, gdzie chciałem zaprosić jednego z nich do Polski, żeby się podzielił właśnie swoją wiedzą z lekarzami, jak leczyć skutecznie tarczycę. No i mam nadzieję, że to dojdzie do tego. Proszę bardzo. Znaczy, co w takim kładzie, jeżeli mamy praktykę, to znajdźmy drogę. Dlaczego tak się dzieje? Ja może taka jestem trochę bardziej szkiełko i oko, ale jednak udowodnijmy sobie, dlaczego to działa i jaki jest mechanizm tego działania. Dlaczego nie robimy krzywdy tym ludziom, tylko tak naprawdę ich leczymy, naprawiamy w jakiś sposób. Gdzie jest ten mechanizm, gdzie przez tyle lat mówiono nam, że nie wolno i są przykłady na to, że nie wolno. Natomiast dlaczego możemy włączyć ten jod i faktycznie wygasimy ten stan zapalny? Więc, bo jod jest też takim bardzo dobrym pierwiastkiem w naszym organizmie. To jest, no właśnie, samo dobro. Praktycznie większość komórek reaguje na jod. I w tym momencie też, no, czy patrząc szerzej, ale brakuje tego ogniwa, które spaja tą praktykę z nauką i z wyjaśnieniem, bo ja chcę wiedzieć dlaczego. Ja nie zrobię krzywdy Kowalskiemu, podając mu jad, jak on ma bujającego grew z Basedowa. I tego argumentu mi brakuje po drodze, bo jeżeli faktycznie to sobie udowodnimy, pomijając fakt, że praktyka jedno, a nauka drugie, ale to jest ten spójny element, którego może brakuje między nami, żeby ustalić pewne stanowisko, które faktycznie będzie dobre dla pacjentów, bo tak naprawdę nie robimy tego dla siebie, tylko dla kogoś, żeby można to było szerzej wykorzystać. Nic nie brakuje między nami. Chodzi o to, że ja również bym chciał poznać te mechanizmy, bo chociażby z mojego wykształcenia lubię wiedzieć, jak to działa, ale nie zawsze wiemy. Ja posiłkuję się tu praktyką lekarzy, którzy też nie wiedzą. Oni mają swoje koncepcje, oni mają swoje hipotezy i tak dalej. Mają. Natomiast no, tutaj trzeba naprawdę, jeśli chcemy właśnie takie mechanizmy poznać, to ja uważam, że jest to konieczne. Ale tutaj widzę właśnie rolę uniwersytetów medycznych. Tutaj właśnie widzę rolę naukowców, którzy wytłumaczą nam, dlaczego tak jest. Praktyka wskazuje, że się da. Praktyka wskazuje, że tysiące ludzi zostały wyleczone z chorób tarczycy na trwałe w ten sposób, ale to jest praktyka. A dlaczego tak to działa? Nie wiadomo. My wiemy, że nie wolno zastosować jodu samego. On musi być w towarzystwie odpowiednich substancji. Czy tylko? Nie. Dlatego, że jeżeli patrzymy w naturopatii, my patrzymy na człowieka. Nie leczymy organu. Ja to bardzo często powtarzam. Nie leczymy organu, bo ktoś przychodzi i mówi, a co pan ma na moją skórę tutaj? Mówię, ja wiem co. Nie wiem, bo nie leczymy organu, leczymy całego człowieka. Więc z tym, jeśli patrzymy na chorobę tarczycy, to nie wolno nam patrzeć na tarczycę i mówić, aha, tarczyca to jod. Albo zgłębiać, iść jeszcze głębiej i mówić, aha, jeśli jod, to musi być selen, nie będzie selenu, narobimy krzywdy. I jeżeli tata wdychał coś, ten jod, a nie miał odpowiedniego poziomu selenu, doprowadzić można do nadczynności tarczycy. Dlatego przestrzegam w książce też, zastrzegam się na wszystkie strony. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego sami, róbcie to z dobrym endokrynologiem, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Pytanie zawsze, gdzie go znaleźć i tak dalej. Ale ten jod, jak pokazują w tej chwili badania, ma receptory na każdej komórce naszego organizmu. W związku z tym również wykazali ci lekarze, że norma, ta nieszczęsna norma jest stara, ona była stworzona 40 lat temu, wtedy, kiedy norma mówiła o ilości 150 mikrogramów, bo tam o to chodzi, że żeby wystarczy 150 mikrogramów, żeby nie powstało wole. A tutaj, dzisiaj, już wiemy dużo więcej, że to jest norma nieprawdziwa, dlatego że zapotrzebowanie na jod, organizmu na jod jest znacznie, znacznie przekraczające tę normę. Jeżeli pomyślimy o tych 150 mikrogramach i popatrzymy na praktykę lekarską, jakie efekty niesamowicie dobre terapeutyczne osiągają, to wiecie, ile oni stosują tego jodu? No to jest też troszeczkę jak z... Nie wiadomo, to trzeba wypróbować, to trzeba przetestować, ale standardowo stosuje się 12,5 mg
to sobie pomniej, podzielmy teraz 12,5 mg przez 150 mikrogramów i zobaczymy, o ile wyższe jest zapotrzebowanie organizmu, na co, co oni wykazali, bo nie to pokazali. Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Prawie równocześnie, ale może najpierw pani. Dzień dobry, technolog, Kamila Ślusarczyk, technolog żywności i farmaceuta. Ja mam takie pytanie dotyczące znowelizowanych norm IŻDŻ-u z 2012 roku, w których zwiększono udział węglowodanów. Tu pani docent mówiła troszkę o tym węglowodanach i dość popularnego negowania kwasów tłuszczowych wśród przyszłych czy obecnych dietetyków. Czy w związku z tym nie uważają państwo, że to powinno być zmienione? Jakie jest państwa zdanie na ten temat? Ja mogę rozpocząć ten wątek. Oczywiście, że uważam, że to powinno być zmienione, bo w innych krajach normy, które funkcjonują no, chociażby za najbliższą zachodnią granicą, czyli w Niemczech, one są zupełnie inne. I jednak się idzie w kierunku ograniczenia węglowodanów kosztem zwiększenia i zbilansowania białek i tłuszczów. I taki jest ogólny trend, ponieważ tak jak mówiłam wcześniej, okazuje się, że nasze zapotrzebowanie na węglowodany przy takim trybie życia, jak w tej chwili mamy, jest dużo mniejsze niż to, które mamy zadeklarowane jako normę spożycia, a też nie wykorzystując tych węglowodanów prowadzimy do zaburzeń metabolicznych. Stąd też idziemy w kierunku epidemii chorób cywilizacyjnych, różnego rodzaju chorób metabolicznych z różnym wydźwiękiem. Także według mnie zdecydowanie powinna być trochę inna norma, zwłaszcza jeżeli chodzi o węglowodany. Tym bardziej, że patrząc na swoich pacjentów, to zmiana stosunku węglowodanów, czyli zmniejszenie, ta dieta bardziej w kierunku niskowęglowodanowej z pokryciem zapotrzebowania i zbilansowania białek i tłuszczów, nie tylko do regulacji masy ciała, ale później odpowiednio zwiększając zapotrzebowanie już przy osiągnięciu pewnego statusu trwałego, metabolicznego, powoduje, że ci pacjenci zupełnie inaczej funkcjonują. Wtedy dodanie im węglowodanów na pokrycie bieżących wydatków energetycznych jest zupełnie inne. I to wcale nie jest takie, że podstawiamy do wzoru zapotrzebowanie na podstawową przemianę materii, na całkowitą przemianę materii, wychodzą nam na jakieś wartości kaloryczne i w tym momencie jesteśmy zadowoleni, bo pacjent powinien mieć 2,5 tysiąca kalorii. Mniej więcej to dzielimy na stosunek białek, węglowodanów i tłuszczów. Do tego dodajemy sobie wysiłek fizyczny o umiarkowanym stopniu, w związku z czym dostaje on na co dzień więcej kalorii niż jest w stanie spożyć, bo na trening idzie 3 razy w tygodniu, a nie codziennie, ale je codziennie zawyżoną ilość kalorii, która jest zupełnie niepotrzebna, a potem to powoduje kolejne komplikacje. Moim zdaniem, jeśli mogę tutaj... Tak. Oczywiście, proszę bardzo. Jeśli mogę się wtrącić, to te normy, ja rozumiem sens, no, ale czasami jest to bezsens. Dlatego, że jesteśmy tak naprawdę różni, funkcjonujemy, mówiliśmy o tu wystarczająco długo. Natomiast jeśli chodzi o węglowodany, to znowu trzeba pamiętać o tym, że co mi z tego, że mam normę taką czy inną, kiedy medycyna nie jest nauką ścisłą. Tego nie da się policzyć. Ja wiem, że to byłoby fajnie, żeby wyliczyć, że tak jest, ale bardzo często 2 plus 2 nie równa się wcale 4. Gdyby to było takie proste, to byśmy sobie wszystko wyliczali, bilansy sobie liczyli i byłoby dobrze. A nie jest. Nie jest dlatego, że tak jak powiedziałem, każdy jest inny. Natomiast jeśli chodzi o te węglowodany, no z tym rzeczywiście jest zgryz i to bardzo, bardzo poważny właśnie ze względu na to, że my nie potrzebujemy tak dużo tych węglowodanów. Pytanie, ile potrzebujemy? Norma? Nie bardzo się z tym zgadzam. Ale w praktyce robię coś takiego. Chcecie państwo wiedzieć, jak to wygląda i żeby się przekonać, jak mało węglowodanów potrzebujemy, proszę mi poprawić teraz to, jeśli ja coś zjadę z jakichś tam torów naukowych. Ale jeśli kupimy sobie ketodiastyks, paseczki, które mierzą nam poziom ciał ketonowych w moczu, to możemy zrobić takie doświadczenie. Ja zrobiłem ich dziesiątki takich doświadczeń. Robimy coś takiego, że przestajemy jeść węglowodany w ogóle. Zero. Wycinamy całkowicie węglowodany w jakiejkolwiek formie. Po mniej więcej 3 dniach zaczyna, jeśli sobie mierzymy właśnie poziom ciał ketonowych w moczu, zaczniemy zauważać
bo to trzeba ze 3 dni zaczekać, zaczniemy zauważyć, że poziom ciał zaczyna się nam pojawiać, zaczynają się pojawiać nam ciała ketonowe w moczu. Oznacza to, że mamy za mało węglowodanów. Więc wtedy dodajemy sobie 0,5 kromki na cały dzień, 0,5 kromki chleba, który mniej więcej waży 40 gramów, mniej więcej, bo to zależy, jak ktoś kromy walnie taką wielką, to będzie więcej. Dodajemy, ja to testowałem na chlebie australijskim, który w takich kwadratowych był tych, więc łatwo to było robić. Dodaje się połowę, no zakładam, że tam jest 40 gramów, 20 gramów, wtedy mniej więcej wychodzi węglowodanów. I obserwujemy to. Nadal mierzymy sobie tymi paseczkami węglowodany. Nic się nie dzieje. Nie zmniejszają się. Ciągle się podwyższają. Ale potem, w pewnym momencie, kiedy wzięliśmy pewną dla nas określoną właśnie, nie normą, ale dla nas określoną ilość węglowodanów, ciała ketonowe zaczynają spadać. No i wtedy, kiedy one zaczynają spadać nam do zera, czyli organizm nam pokazuje, że mam wystarczającą ilość węglowodanów do spalenia tłuszczu, bo to właściwie o to chodzi, żeby tam było to w towarzystwie glukozy, no to ja nazywam to z techniki, że jest to punkt pracy mojego organizmu, jeśli chodzi o metabolizowanie węglowodanów. Czy to jest jakaś taka silnie naukowa metoda? Pewnie nie, ale jakiś tam wskaźnik jest. I co zauważyłem? Każdy się dziwi, jak mało węglowodanów mu trzeba było, żeby sprowadzić poziom ciał ketonowych do zera, czyli osiągnąć ten punkt pracy organizmu. I każdy mówi, tak mało? Ja mówię, no tak mało, więcej ci nie potrzeba. Dlatego, że każde więcej już powoduje to, że zalewamy się właśnie węglowodanami, czyli glukozą, a organizm nie kocha tego, więc on zamieni to w tłuszcz, no i pójdzie w biodra. Także to jest taka bardzo prosta, może domowa troszeczkę metoda, ale ona działa cuda, dlatego że bardzo trudno jest, wierzcie mi, jest bardzo trudno wielu osobom wykazać, czy też powiedzieć, za dużo pan czy pani spożywa węglowodanów. Bo dla nich to będzie, no jak, trochę tego wziąłem, trochę tego, tak niedużo. Ale jak to zmierzymy, no to wtedy nagle jest osłupienie, że tak mało potrzebujemy, tak mało potrzebujemy węglowodanów.